As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. Schumacher, Joker, and Yuki Tsunoda. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow where we'll be live with all the action, and until then, goodbye. So hold on tight, the cars are set on the grid, and any moment we'll be starting today's race. Welcome to Azerbaijan. This is not your usual racing circuit. It provides one of the most complete tests for the field. Sector 1 sports a set of 90 degree corners around the block, if you like. Sector 2 gets even tighter with the old city walls. Sector 3 just turns 16 to negotiate, and then 2.2 kilometers flat to the floor, full throttle in sixth gear all the way to the end. Joining me today is a man who is no stranger to going fast, Davide Valsecchi of GP2 2012 fame. Great to have you here today, Davide. Are you enjoying yourself here in the beautiful city of Baku? Absolutely, Alex. Baku is fantastic. It's so this track. Have a check. The architecture, the narrow street. Easy to see why it's one of the most exciting circuits on the calendar. But Alex, street circuits can be unforgiving. I wouldn't be surprised if you see a safety car or two out during today's race. We are nearly ready for the start of today's race, but in the meantime, let's take a look at the grid. A fantastic effort from Mick Schumacher yesterday puts him on pole position, and Joker completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Tsunoda, Ilott, Nobuharu Matsushita, and Joe, Lundgaard, Armstrong, Aitken, Marino Sato, Giotto, Deruvola, Daniel Tictum, and Piquet, Alesi, Dragovic, Samaya and Louis Delatraz. Galeo, Mazepin, Markelon and Roy Nissany completes the grid. And with preparations almost Mazepin znowu. Kurde, 20 co za. Siemaneczko, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z F1 2021 Formuła 2. Formuła 2. Kontynuujemy naszą zabójczą jazdę, przygodę. Uwaga, start. No niewątpliwie był dużo lepszy od startu Schumacherowskiego. I tak. Kolizja z Schumacherem. O. Dlaczego? Niby why? Tell me why. Taka piosenka była. Tell me why. Dobrze, na początku miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o... Ojoj, ktoś mnie tutaj pyknął. Czyżby to był Tsunoda? Miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o odbiór F1 przez jednego z znajomków, widzów, tak można powiedzieć. Także najserdeczniejsze pozdrowienia dla MGR-a Zygadło, dla Michaela, dla Michasia. Dla Michasia, pozdrowionka. Michaś tutaj ostatnio pisał, że on lubi tą moją serię na kanale. Nie wiem, kiedy się to stało, że MGR zaczął lubić F1. Chyba całkiem niedawno w nim się obudził wojownik rywalizacji formuły. Wcześniej sobie nie przypominam, żeby MGR F1 oglądał, a odcinki nagrywam przecież od roku 2016, czyli już dobrych paręnaście lat, już dobrych kilkadziesiąt karier ogranych w formułce. Także najserdeczniejsze pozdrowionka dla MGR-a, który podobno lubi oglądać te moje tutaj wycinania i lubi oglądać te ściganki w formule. To jest jedna rzecz. Oczywiście pozdrawiam również innych, którzy to oglądają i lubią. Wiem, że tam też Forest się troszeczkę interesuje tą formułką, nie? I tak dalej. Także generalnie pozdrawiam wszystkich oglądających formułę u mnie na kanale. Słuchajcie, druga sprawa jest taka, że już na pewno w chwili obecnej wiem, iż nie będę w stanie nagrywać tak dużo odcinków z formuły jak z WRC. I już wam tłumaczę, czym to jest spowodowane.
Otóż, moi drodzy, jak ktoś generalnie w ogóle ogląda te odcinki WRC, albo chociaż jeden tam widział, czy tam część tego odcinka, to ja komentuję WRC przed rajdem, po rajdzie, ale nie w trakcie rajdu, nie w trakcie pokonywania poszczególnych odcinków OS. Więc po prostu nie muszę jakby zbytnio się wysilać, wiecie, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek tam tematów i nawijki. Po prostu prościej, szybciej mi się to nagrywa, tak? Jeżeli natomiast chodzi o formułę, tutaj komentarz u mnie leci na bieżąco podczas wyścigu. Czasem te odcinki tematycznie są ciekawsze, lepsze, bo mam coś więcej do powiedzenia, a czasem po prostu leję przysłowiową wodę, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Więc dlatego już wiem, że nie będę w stanie nagrywać, powiedzmy, nie wiem, 3-4 odcinków z F1 na bieżąco, jeden po drugim, bo też mówię, nie jestem w stanie cały czas lać jakiejś tam wody, a tematy też się tam gdzieś, powiedzmy, kończą. Dlatego z tymi moimi, oj, Schumacherze, tutaj uważaj sobie, z moimi nagrywkami F2 czy też F1 będzie dużo, dużo mniej, dużo wolniej to będzie wszystko robione. Ale spokojnie, będę się starał jako tako dostarczać na kanał odpowiednią ilość materiałów jednych i drugich, aczkolwiek mówię, może się zdarzyć tak, że po prostu odcinków z WRC w danym momencie może wychodzić troszkę więcej i troszkę ich może być, troszkę szybciej mogą być na kanale, może być ich troszeczkę więcej niż odcinków z formuły. Tak jak mówiłem, to spowodowane tym, jeszcze raz powtórzę, że po prostu podczas wyścigu formuły na bieżąco komentuję, a nie zawsze mam coś ciekawego do powiedzenia. Ewentualnie ja to stosowałem przy większej ilości okrążeń, wycinałem po prostu pewne partie materiału, gdzie była po prostu nuda, nic nie mówiłem, natomiast w F2 przy 7-9 F2 przy 7 tam 9 okrążeniach tutaj nie ma po prostu co wycinać, nie? Ten materiał tak jest zbyt krótki. Tyle z informacji parafialnych, informacyjnych. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, patrzcie go. Wyszła aktualizacja do F1. Postaram się wam wrzucić zdjęcia. Otrzymaliśmy nietypowy zabieg, jak na formułę. Nie wiem, widocznie FIA jakby tutaj poluzowało troszeczkę pasa. Mianowicie malowanie bolidu Red Bulla. Ja tu straciłem dwa miejsca. Czy ja się tu jeszcze wepchnę? Jeszcze się wepchnąłem. Zmieniono malowanie bolidu Red Bulla. Nietypowy zabieg z tego względu, że nigdy formuła Podmasters nigdy nie robił czegoś takiego. To znaczy, oni tam aktualizowali te malowania, dodawali tam, powiedzmy, wiecie, sponsorów, ale nigdy nie zmieniali całkowicie tego malowania. I z jednej strony się cieszę, fajnie, bo dostaliśmy malowanie Red Bulla białe z niebieskim. No, fajnie to wygląda, nie powiem. Ale z drugiej strony jestem troszeczkę rozgoryczony z tego względu, że wcześniej również Alfa Romeo zmieniała swoje malowanie, aktualizowali je, dodali je troszeczkę tam fajnych akcentów zielonych na tym bolidzie i tego już Codemastersi nie zrobili. Więc jak to jest? Jak to jest traktowane? Lepsze bolidy czy zespoły aktualizacje tych malowań mają, a co? A słabsze, gorsze zespoły nie mają? No, takie bym to powiedział, troszeczkę słabe z ich strony poniekąd. I drugą nowością jest nowy tor, na którym jeszcze nie będziemy jeździć przez dłuższy czas, że ja nie będę jeździł, bo mam rozpoczęte kariery jeszcze na starych zasadach.
Mianowicie dostaliśmy tor Imoli, czyli po Portimao dostaliśmy drugi tor z obecnego sezonu. Coś się w końcu powolutku zaczyna dziać. Troszkę się biorą do roboty panowie z Codemasters. Także dwie nowości, malowanie Red Bulla, tor Imola. Takie coś dostaliśmy. Nadal nie otrzymaliśmy F2 z sezonu 2021. Nadal musimy śmigać na bolidach 2.20. Dlatego mówię, ja już nie czekałem, rozpocząłem tą karierę na 2.20. Sezon 2.21 musi poczekać, trudno, takie życie, taki life brutalny. Natomiast oczywiście ten sezon 2.21 on też będzie nagrywany jako tam jakiś bonusik dodatkowy. Zobaczymy. Aha, i co jeszcze mi się przypomniało, co jeszcze miałem mówić. Monaco. Oczywiście Monaco było przed Baku. Monaco zostało zasymulowane. Czyli komputer za mnie jakby pojechał, zasymulował. I opłacało się, gdyż z 22 miejsca na symulacji skończyliśmy na miejscu pierwszym, zdobywając sobie po prostu komplet punktowy, także za frajer dostałem 27 tam punktów. Zresztą to widzieliście w ostatnim odcinku w Hiszpanii, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. Teoretycznie jest to jakby czwarty tor. Powinien być czwarty odcinek, ale mówię, Monaco olałem, więc to jest jakby trzeci dopiero odcinek. Chyba tyle z tematów, które chciałem w ogóle poruszyć, o których chciałem pogadać. Także widzicie, no teraz się zacznie lanie wody, czas start. No nie, no szczerze to już nie wiem, co ciekawego mogę wam powiedzieć. Poza tym, że coś się zaczyna troszeczkę dziać w tej formule, jeżeli chodzi o Codemastersów. Z tego co ja pamiętam, to chyba F2, oni chyba F2 dopiero mają wpuszczać w aktualizacji na chyba... bodajże... Oj! Schumacher is dead. Jak to zdech? Schumacher został rozpierdolony. Oj, tam się podziało, widzę. Niemiłosiernie. Kraksylion. Postaram się wam ten Kraksylion pokazać na jakiejś powtórce albo coś wymyślę z tym. Znaczy to było tak, że ja po prostu prawdopodobnie zjeżdżałem do lewej. On był od lewej, no nie zmieścił się w tej szykanie, przypierdzielił i się rozwalił. No co to dla nas oznacza? No oznacza tylko tyle, że Schumacher nie liczy się w rywalizacji. Schumacher znowu nie dostanie nic za ten wyścig, a mógł mieć ładnych tam 18 pońców, czy tam 20, dostanie okrągłe 0, czyli nasza przewaga wzrośnie i to mi się podoba. Wiem, że to było brzydkie zagranie, no ale takie jest życie. Tak to niestety wygląda. Nawiązując w ogóle do F2, nie wiem, czy jak ktoś ogląda to, bo to jest niższa klasa. To nie jest klasa najwyższa. Formuła 1 to jest ta najwyższa klasa, najszybsza. Oprócz tego jest jeszcze Formuła 2, jest jeszcze Formuła chyba 3, jest chyba nawet Formuła 4, chociaż w grze jest Formuła 2. Dobrze, w ogóle tą Formułę 2 dodali. W każdym razie nie wiem, czy ktoś to zauważył. Tutaj chyba w głównej mierze będę mówił do MGR-a, jeżeli ogląda dalej ten materiał. Chodzi o to, że bolidy Formuły 2 są po prostu zbliżone osiągami do siebie. Ja już też mówiłem chyba w pierwszym odcinku, że generalnie Formuła 2 cechuje się tym, że tutaj mamy bolidy, które są praktycznie takie same, mają te same osiągi. Tu jedynie w większości liczą się umiejętności kierowcy. I też widać po większości wyścigach, że te bolidy Formuły 2, one trzymają się blisko siebie. One się tak po prostu nie rozjeżdżają na wyścigu. No może w Baku tutaj mamy jakieś przerwy większe, ale na przykład tak jakby się cofnąć do Hiszpanii, cofnąć się do... Tam panowie zjeżdżałem w ogóle do pit stopu. Cofnąć się do Bahrajnu,
to bolidy, one właściwie były blisko siebie, nie? Blisko siebie, także to jest fajne i też właśnie coś takiego chcą osiągnąć w Formule 1, czyli tej najbardziej prestiżowej klasie, żeby te bolidy wszystkie też były jakby równe, każdy był równy siebie i bardziej zależało wszystko od, powiedzmy też od losu, od szczęścia, ale także od umiejętności kierowców, czego teraz w Formule 1 nie ma, bo jest podział na bolidy, zespoły najlepsze, zespoły z środka stawki i zespoły z doła stawki i właściwie, szczerze powiedziawszy, jest Mercedes, czerwa, chociaż w tym sezonie jest właściwie Mercedes, zaraz za nim jest Red Bull, potem jest mała przerwa i właściwie trzeci zespół stawcy, to tak ciężko powiedzieć, kto to jest, czy to jest McLaren, czy to jest Ferrari. Potem jest środek stawki, jakieś tam Aston Martiny, jakieś tam Alpiny i tak dalej, wiecie. I o to właśnie chodzi, że chcą to wszystko zrównać, żeby to wyglądało w miarę przyzwoicie, tak jest w Formule 2. No zobaczymy, jak to wyjdzie w sezonie 2022. Miejmy nadzieję, że jakoś to fajnie w miarę rozwiążą i rzeczywiście te bolidy z Formuły 1 w sezonie 2022 będą równe. A tymczasem dojeżdżamy do Meciumi na miejscu pierwszym. That's a fantastic performance from Prema. It hardly looked in doubt. And Davide Valsecchi, give me your thoughts. How did they accomplish this result? The difference was in the strategy. Credit to the driver for sure. But races like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of these tires. But that said, all of that would have been for nothing without a talented hand on the wheel. It looks like it's time for the victory ceremony once again, as I can see the drivers beginning to make their way out for the celebrations. You can see it on their faces. It's another marvelous team win for Prema today. And now, let's take a look at the driver's stats. Joker increases their championship lead. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who is your driver of the day? Let's give it to Marcus Armstrong. That was a quality drive from start to finish. He can be proud of that one. On to the teams then. Prema extend their lead at the top of the championship. Meanwhile, Carlin move up the table with another strong performance this weekend. After all this drama, you'd be mad not to join. Dobra, pitu, tralala. Moi drodzy, jak to się tutaj prezentuje? No to już mamy tak. Miejsce pierwsze dla nas, 25 punktów. Armstrong tutaj widzę 18 pońców, Noda 15, Matsuhita 12, Ayrol 10, 8 punktów dla Itkena, Giotto ma punktów 6. 4 Zuo, Carling 4, Durovala i Tiktum 1. Jakieś kary się posypały. A rozumiem, że nieszczęsny Schumacher poprestił, no niestety, Schumacher pierdolną DNF-a. I mamy 92 punkty. Umacniamy się na miejscu pierwszym. Armstrong skoczył na miejsce drugie, ale jest ex aequo z Schumacherem po 62 punkty. Mamy 30 punktów przewagi, to jest spokojnie. Jeden wyścig na razie możemy dać dupy i nie zapunktować w ogóle. A klasyfikacja zespołowa, no tutaj Prema miażdżąca przewaga, 154 punkty, ART ma tych punktów 70, Univirtu 8 punktów 61, MP Motorsport 3. Czyli zmiana jest po Carling, wskoczył na piąte miejsce, 39 punktów, Campus Racing wskoczył na miejsce 8, 11 punktów, także tak to się prezentuje. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału i do usłyszenia już niebawem. Hejo, pa, pa!